Nowa kadencja, nowe referenda. Polacy wybrali nowe władze. W wyborach 15 października osiągnęliśmy rekordową frekwencję. Do urn poszło 75% uprawnionych do głosowania. Nigdy wcześniej żadne wybory nie cieszyły się takim zainteresowaniem. To dobry znak i dowód, że Polacy coraz chętniej korzystają z demokracji. Nowa kadencja to szansa, by pokazać, że obywatele mogą mieć głos nie tylko raz na cztery lata. O najważniejsze i najbardziej kontrowersyjne sprawy warto zapytać ich w referendum. W jakich sprawach takie referenda? Mogłoby się odbyć? Oto pięć naszych propozycji. Po pierwsze, trudno będzie rozstrzygnąć bez referendum kwestię aborcji. Polki i Polacy powinni się wypowiedzieć, czy chcą zachowania dzisiejszego prawa, przywrócenia kompromisu sprzed 2020 roku, czy innych zmian. Być może warto zobowiązać parlament do zapisania tej decyzji w konstytucji. Po drugie, duże emocje budzi kwestia likwidacji niedziel wolnych od handlu. To temat, który łączy tematykę gospodarczą, społeczną, prawo pracy i wybory światopoglądowe. Warto oddać decyzję w tej sprawie wszystkim obywatelom. Po trzecie, od wielu lat w Polsce trwa wyniszczający spór o sądy, praworządność i Trybunał Konstytucyjny. Koncepcji na zmiany jest wiele i wszystkie budzą kontrowersje. Trudno to będzie rozstrzygnąć zgodnie z prawem bez zmiany konstytucji. Dlatego reformy w tym obszarze również powinny zyskać aprobatę obywateli w demokratycznym głosowaniu. Po czwarte, liczne badania wskazują na rozbieżne poglądy Polaków dotyczące dalszej waloryzacji programu 500. Jaka forma jego kontynuowania spotka się z aprobatą obywateli? Warto zapytać o to bezpośrednio. Po piąte, pojawiają się pomysły zakończenia dużych inwestycji infrastrukturalnych, takich jak centralny port komunikacyjny. Czy należy te inwestycje kontynuować? To także kwestia, w której przydałoby się referendum. Chcesz wiedzieć więcej? Subskrybuj nasz kanał i śledź lub bezpośrednio.pl w mediach społecznościowych, by dowiedzieć się więcej o naszych spotkaniach w twojej okolicy.